Kiedyś byłem, wie pan, w szkole to było w Byczynie. Byczyna to jest miejscowość położona na granicy chyba Śląska i Wielkopolski gdzieś, tak? Ja dokładnie nie pamiętam gdzie. I nauczyciel tej historii właśnie, tej Byczynie, powiedział, proszę pana, a co by to było, gdyby w jakiejś szkole nauczyciel oszalał i chciał uczyć dzieci wyłącznie o wojnach napoleońskich. To ja mówię, wie pan, to samo, co z restauracją, w której kucharz by oszalał i chciał podawać wyłącznie befsteki tatarskie. Przypuszczalnie by zbankrutowała. A jeśli byłoby co roku kilkanaście osób w Polsce, które będą chciały posyłać dzieci do szkoły, które się uczy o wojnach napoleońskich, no to byśmy mieli kilkunastu wybitnych specjalistów od wojen napoleońskich i dziury w niebie od tego by nie było, prawda? Dzieci tak zapominają połowę tego, co się nauczyli w szkole, albo i więcej, prawda? Poza tym, wie pan, ucząc się o wojnach napoleońskich, byśmy dowiedzieli czegoś o Wellingtonie, prawda? Dowiedzieliby się o Aleksandrze I też i tak dalej. Pytam się tego nauczyciela, a pan wie, kim był Piotr I, ale nie rosyjski? Ja innego nie znam. No widzi pan. Panował nad państwem większym nawet niż państwo Piotra I. Chodzi mi konkretnie o Brazylię. Pan o nim nic nie wie. A tak gdyby oni nie wiedzieli nic o Piotrze I rosyjskim, też by się dziura w niebie a nie stała. Ale o Aleksandrze I wiedzieliby bardzo dużo. No i tyle. Byłoby ciekawie, dlaczego państwo ma o tym decydować? Pani wytłumaczy. Dlaczego? Rodzice mają decydować. Tak samo jak pan, rodzice idą z dzieckiem do restauracji, no to wybierają taką restaurację, w której podają te potrawy, które oni chcą jeść, nie? I to samo ze szkołą, dokładnie. Ja w szkołach powinno serwować się prawdę. Chcę panu powiedzieć, że dziecko umrze prędzej od złych posiłków niż od złej nauki historii. Ja jeszcze mam dwa pytania, jak zwykle parami. Chodzi mi o to, jak pan rozumie i definiuje słowo patriotyzm, jak się pan do tego pojęcia odnosi i o sytuację, o brak lustracji. Czy to ma, bo moim zdaniem jest to bardzo brzemienne w skutki, brak lustracji w Polsce. Patriotyzm, proszę pana, to jest coś, co się czuje i o tym się mało mówi. Ja na przykład jestem... No właśnie, ci, którzy dużo mówią, to ja podejrzewam, są ci sami, którzy dużo mówią o seksie. Wie pan, to są na ogół impotenci. Także specjalnie o tym nie mówię. No samo to, że nie wyjeżdżam, prawda, choć na pewno miałbym lepiej gdzie indziej, to świadczy, że jestem patriotą, ale ja o tym nie mówię. Naprawdę, bardzo rzadko się trafia, że ja mówię, używam tego słowa patriotyzm. Natomiast co do drugiego pytania, no to jest ogromny znowuż zakres, ogromny zakres. Oczywiście, że jeżeli pan chce się dowiedzieć, dlaczego na przykład jedni dostają od banków pożyczki na korzystnych warunkach, a drudzy nie, to musi pan wiedzieć, że akurat większość banków, dzięki temu, że jest monopol NBP, które tylko tym daje zgodę na otworzenie banku, prawda? Większość banków jest w rękach byłych czy aktualnych agentów, aktualnych również, bo większość z nich pracuje nadal. Dla służb specjalnych z nich się nie wychodzi. Jeżeli agent MUST, prawda, czyli pan Olechowski pracował dla polskiego wywiadu, no to dalej pracuje, bo dlaczego mieliby takiego dobrego agenta zrezygnować? Także to sprawę może wyjaśnić. Może wyjaśnić bardzo wiele innych rzeczy. Których nie sposób zrozumieć. Na przykład, taki przykład to już większej takiej afery, a znam większy. A większej afery. Stocznia w Gdyni i w Szczecinie. Rok temu mniej więcej, prawie chyba rok temu, to było chyba w maju, ogłoszono, że stocznie te będą sprzedane jakieś Katarczykom, a jego ekscelencja Aleksander Grad dawał słowo honoru, że jest to inwestor odpowiedzialny, za którego on ręczy. Na drugi dzień Qatar Investment oświadczył, że on w ogóle tego nie kupuje, w ogóle nigdy nie ma zamiaru kupować, jest to jakieś nieporozumienie. No i pan Grad wyszedł trochę głupio, że nie wie nawet, kto kupuje stocznię i za kogo on ręczy. W rzeczywistości stocznię tę miały kupić, to nie jest żadna tajemnica,
spółka o nazwie, zapomniałem jak ona tam się nazywa, kiedyś muszę coś mieć przy sobie na wszelki wypadek, ale mogę znaleźć w internecie, zarejestrowana na Antylach Holenderskich, a składająca się chyba wyłącznie, acz nie damy głowy, z byłych pracowników Mossadu. Dlaczego? Zaraz, to nie musi być wcale afera. Dlaczego Polska sprzedaje Mossadowi po cenie bezprzetargowej, że tak powiem, dwie stocznie? A to za to, że Mossad załatwi dla Polski, że Gruzja po cenie bezprzetargowej, czyli przyzwoitej, kupi od Polski rakiety przeciwlotnicze. Proszę powiedzieć, dlaczego właściwie na litość boską Mossad ma załatwić w Gruzji? I jakim cudem? To państwo nie wiecie, że ministrem obrony Gruzji jest obywatel Izraela. Pochodzenia gruzińskiego oczywiście, Żyd. I połowa obsady tego ministerstwa to są Żydzi. Izraelczycy konkretnie. Teraz pytanie następne. Dlaczego Izrael skierował swoje oczy na Gruzję i czemu tam się wsadnęli? Ano dlatego, jak państwo dzisiaj czytają w prasie, że Izrael jest gotowy do ataku na Iran, to państwo musicie pamiętać, że Izrael nie tylko nie graniczy z Iranem, ale nawet nie graniczy z żadnym państwem, które graniczy z Iranem. Więc jak ta wojna miałaby wyglądać? Ano tak, że samoloty miałyby wylądować w Gruzji, tam się napełnić ponownie paliwem i dopiero stamtąd atakować Iran. Stąd właśnie szykowanie sobie Gruzji jako tego przyczółka do ataku na Iran. Jest to bardzo skomplikowana operacja, przyznacie państwo, i wcale niekoniecznie dla Polski musiała być niekorzystna. Być może była korzystna. Ale to po to państwo mówię, żeby państwo widzieli, jakie są operacje, prawda, jakie się prowadzi ten. Jeśli państwo myślą na przykład, państwo czytają, że KGHM stracił 100 milionów dolarów w Kongo, inwestując tam w jakieś miedziowe pokłady, to on tam wcale ich nie stracił. Dało się 4 miliony różnym murzynom na zapchanie gęby, a pozostałe 96 płynęło na konto służb specjalnych. I znowuż to nie musi być afera. Bo niech państwo mi odpowiedzą. Państwo widzieli w budżecie taką pozycję. 6 miliardów złotych na szpiegów. Widzieliście państwo? No nie. A przecież szpiegów musimy mieć, nie? I na pewno mamy. No to jak oni są opłacani? No właśnie w ten sposób. A dlaczego nie można uczciwie? A no nie można, bo żyjemy w demokracji i gdyby się w budżecie znalazła pozycja 6 miliardów na szpiegów, to zaraz jakaś partia komunistyczna, tam PiS do spółki z SLD albo coś takiego, ogłosiliby, że trzeba połowę tych pieniędzy wziąć i dać na kulawe staruszki z dzieckiem przy piersi albo coś takiego, bo kulawe staruszki z dzieckiem przy piersi głosują w Polsce, a szpiedzy, jak wiadomo, w Polsce nie głosują. W związku z czym ważniejsze jest przekupienie tych staruszek. No a potem kolejna partia wpadła na pomysł, na przykład PO, że trzeba dać do inkubatorów przedsiębiorczości, prawda, żeby przykupić młodych przedsiębiorców, prawda, i po trzech miesiącach z tych 6 miliardów nic by nie zostało. Dlatego też trzeba opłacać te służby w ten sposób, prawda? W ten sposób. No i ja bym chciał żyć w państwie, w którym prezydent mógłby te służby opłacić i nie trzeba było robić tego typu operacji, a ludzie mówią, no dobrze, a to wtedy inni by wiedzieli, że mamy szpiegów. Wiedzą, że mamy szpiegów. A ja bym nawet zawyżał te sumy na szpiegów. Niech się boją, że mamy ich bardzo dużo. Tak, a po cichu dawać pieniądze na zapomogi dla dzieci, chyba na pociutku. A naprawdę mówisz, że mamy jeszcze 20 miliardów na szpiegów idzie. Niech się boją. Wojsko jest po to, żeby odstraszać, prawda? Jest odstraszające, więc odstraszajmy ich. Ja bym się nie bał dużego budżetu wojskowego, a w szczególności budżetu na służby specjalne, które są bardzo ważne. W dzisiejszym czasie, gdzie czasem się nie posyła już wojsk do obcego kraju, tylko się posyła parę milionów dolarów i przykupuje posłów w danym kraju, żeby głosowali tak, jak chce ten sąsiedni kraj. Jest to o wiele tańsza metoda niż posyłanie czołgów.